kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy połączony z relacją i recenzją z lumpeksu, właściwie z dwóch lumpeksów, ale jednej sieci. I to będzie sieć Elka, która znajduje się w Dobczycach oraz w Limanowej. Zapraszam Was serdecznie. Kochani, od razu Was bardzo proszę o polubienie filmiku i jeżeli oglądacie, jeżeli Wam się podobają moje filmy, o zasubskrybowanie kanału, to jest niesamowicie ważne dla rozwoju kanału i wiecie, że składam bardzo dużo pracy w przygotowanie tych programów, te stylówki i po prostu chciałabym, żeby to było współmierne, ten wysiłek do efektów, czyli do tego, żeby było nas coraz więcej, żeby więcej ludzi mogło wiedzieć o tym kanale, no bo wiecie o tym, że jeżeli film nie ma, jeżeli kanał nie ma coraz więcej subskrybentów, jeżeli te subskrypcje nie rosną, no to po prostu kanał nie jest promowany dalej, nie widzi go coraz większa ilość ludzi. W związku z tym bardzo Was proszę, żebyście dali subskrypcję oraz przyciśnięcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowościach, a nowości będzie bardzo dużo. Coraz więcej tych pomysłów jest na filmy, także myślę, że będzie naprawdę warto. Kochani, tymczasem przechodzimy już do relacji. No i byłam w dwóch sklepach i te sklepy to właśnie, tak jak mówiłam, Elka. Pierwsze pokażę Wam rzeczy, które kupiłam w Elce w Limanowej. Ten sklep znajduje się na ulicy Jana Pawła 36. To jest w samym centrum Limanowej. Bardzo dobra lokalizacja. No niestety nie zrobiłam tam filmiku. To z różnych względów, tego, że było sporo osób w sklepie, to jest mały sklepik, więc trudno byłoby nie filmować jednocześnie tych osób. No a wiecie, to nie jest mile widziane, że potem trzeba by prosić wszystkich o pozwolenie na ukazanie się filmiku. No i w tym sklepie byłam też pierwszy raz, więc no, rozumiecie sami, że nie jest to łatwe, jeżeli się gdzieś nie chodzi za często. W każdym razie bardzo, bardzo fajny sklep i zrobiłam dosyć fajne zakupy, była wyprzedaż. Już Wam pokazuję, co tam kupiłam. Jeszcze tylko dodam, że byłam na wyjeździe niedzielno-poniedziałkowym z przyjaciółką, tą samą, z którą byłam we Włoszech, co możecie zobaczyć na moim kanale, relacje z tych wakacji i z second handu. Podlinkuję Wam oczywiście filmik. I kochani, kupiłyśmy fajne rzeczy po 5 zł, bo wszystko w tym dniu było po 5 zł, tak fajnie trafiłyśmy, no i świetnie, bo naprawdę warto było zrobić zakupy. I od razu na początku pokażę Wam rzecz, którą kupiła moja przyjaciółka, właściwie ja ją znalazłam, ale wiem, że ona szukała jedwabnej sukienki, takiej letniej, no i bardzo fajnie, bo się trafiła za 5 zł. Już Wam pokażę. To jest taka sukienka, prześliczna sukienka z jedwabiu, z bawełną, ale tutaj jest większość jedwabiu, około 70%, 65% jedwabiu, reszta bawełny. Świetny materiał i prześliczny wzór. Zobaczcie sami, bardzo wdzięczny krój tej sukienki. Jest bardzo, bardzo wygodna, ma świetną długość, taką niekrępującą w sam raz na lato. Super taki powiewający krój. Zobaczcie, ja tutaj na sobie pokażę Wam tą sukienkę. No, wiecie co, tutaj troszeczkę koleżance przerabiałam ramionczka w tej, właściwie tutaj gumki w ramionczkach były za luźne w ramieniu, no i troszkę jej zmniejszałam, dlatego jest u mnie ta sukienka, no i przy okazji Wam pokażę, bo naprawdę świetna zdobycz moim zdaniem. Oj. No i zobaczcie sobie tam w stylóweczce właśnie, jak to wygląda. Do tych moich butów przy okazji możecie zobaczyć, jak bardzo uniwersalne mam te buty moje takie z ostatniego hola od Tamaris, takie popielate jakby balerinki na małym obcasiku. I do tego jakaś fajna torebeczka. Zaraz Wam się pokażę też w tej sukience z żakietem, który znowu ja kupiłam w tym lumpeksie. Także moim zdaniem bardzo, bardzo udana zdobycz za jedyne 5 zł, tak jak mówię. No i a propos, już Wam pokazuję teraz żakiet. Świetny żakiet kupiłam, designerski, kochani, za 5 zł. Zobaczcie, Day Birger et Mikkelsen, czyli znowu ta designerska firma, duet designerów, można by powiedzieć. I naprawdę prześliczny żakiet, on jest taki szaro-beżowy, bardziej w beż może, z zatrzaskami. Ma piękne detale, zobaczcie, on jest wykończony takim jakby srebrnym materiałem od spodu. Kiedy wywiniemy mankiety, to też ma taką fajną srebrną, takie fajne srebrno, trochę panterkowe, czy takie esy floresy wykończenie. Świetny krój, ja bardzo lubię takie oryginalne kroje i zobaczcie, ma srebrne stebnowania i tutaj jest rozcięty w takim kształcie fajnym, półokrągłym. No i w ogóle mam mega, mega fajny krój, bardzo mi się podoba ten żakiet i właśnie tutaj zobaczcie, jak go mierzę do tej sukienki mojej koleżanki, ale będzie mi pasował do wielu rzeczy i później Wam jeszcze pokażę z moją spódnicą i z torbą,
ten sam żakiet, ale naprawdę świetna rzecz. Na pewno zobaczycie go jeszcze w stylizacjach jesiennych, bo wiecie co, w ogóle teraz te brązy, odcienie brązów i różne tony brązu, łączenie ich jest bardzo modne, więc zobaczycie na pewno w programie o trendach albo wręcz w którymś projektancie, oczywiście z lumpeksu, stylówki według wielkich projektantów. Więc na pewno się powtórzy ten żakiet, teraz Wam pokazuję. Taka zdobycz za jedyne 5 zł właśnie w Elce w Limanowej. Także super. Kochani, no i teraz kolejna rzecz, którą tam... Aha, kupiłam tam jeszcze taką jedwabną koszulkę. Mówiłam Wam już kiedyś, że ja kocham te koszulki jedwabno-bawełniane z tego ściągacza z koronkami. One są bardzo, bardzo praktyczne. Można je używać i jako bieliznę, i jako po prostu koszulkę na lato. No i tutaj zobaczcie, z moją taką spódnicą jedwabną z kawałków. Właśnie jako góra do tej spódnicy, bo to jest sukienko-spódnica, można nosić to dwojako. No i tutaj jako bluzka, ale tą bluzkę można włożyć też do spodni, do jeansów. Wygląda rewelacyjnie i bardzo wyszczuplają te pasy. Właśnie ten wzór ściągaczowy. Super to wygląda, bardzo ładnie się układa. No i właśnie tutaj macie tą bluzeczkę właśnie akurat do tej sukienki i do torby, którą już za chwilę Wam też pokażę. 5 zł. No i moja przyjaciółka sobie kupiła jeszcze dwie takie, czarną i fioletową. Akurat trafiłyśmy, że były takie właśnie koszulki i w bardzo dobrym stanie, także super. Polecam Wam, szukajcie takich koszulek, to jest coś superowego, tak samo jak z czystej wełny, z merynosów, takie koszulki czy bielizna termiczna, to są ekstra zdobycze, które bardzo dużo kosztują w sklepach, jak się chce kupić je nowe. I mają świetne oczywiście właściwości. Także kochani, idziemy dalej. No i moja kolejna zdobycz to jest naprawdę coś przesuperowego. Zachwyciłam się tą torbą. Kupiłam torbę oczywiście też za 5, bo to wszystko tam kosztowało 5 zł. No i naprawdę superowa torba ze skóry, z takich kawałków. Świetnie zrobiona, to jest firma Octopus. Sprawdzałam po prostu ją też na internecie i mają bardzo fajne wyroby, właśnie skórzane, różne takie fajne, nietuzinkowe rzeczy. I to jest, są różne kolory skóry zrobione w jakby taką sieć. Może stąd skojarzenie właśnie, że chcieli zrobić coś takiego niby jakby morskiego. Jakieś taka plecionka, niby sieć rybacka. Jest świetna, w środku jest po prostu takie płótno, materiał, a na wierzchu są te skórzane kawałki. No i coś takiego w stylu hipisowskim jest ekstra. Zobaczcie, jaki ma fajny pasek, w ogóle w taki jakby żółty, w taką skórkę krokodylą, czy coś takiego. No ja to właśnie dobrałam do tej mojej sukienki patchworkowej z jedwabiu, takiej sukienko-spódnicy. I tutaj możecie sobie zobaczyć, akurat ją mam włożoną jako spódnicę właśnie do tej bluzki. Jeszcze na wierzchu włożyłam sobie też taki patchworkowy sweterek krótki. I też można tak. Albo właśnie całkiem na lato do tej sukienki jako sukienki, nawet na plaży coś takiego by mogło być, bo to bardzo fajnie wygląda i też może się sprawdzić fajnie na lato właśnie, niby taki koszyk trochę, hipisowski, lata 70. Albo właśnie do tego sweterka już jak jest zimniej, albo na przykład kochani do też tego żakietu, bo jak najbardziej ten żakiet też można do takiego stylu trochę boho, trochę hipisowskiego włożyć. On jest aksamitny, jest w takim lekko retro stylu i uważam, że też może to fajnie wyglądać. A powiem Wam, że nawet chyba do tej sukienki też wydaje mi się, że całkiem spoko to wygląda. Może nie jest to pierwszy mój wybór do tej sukienki, bo ona jest taka bardziej minimalistyczna, mimo tych kwiatków, ale dlaczego nie? Też w sumie kolory jakby tutaj grają, więc też mogłoby tak być. Myślę, że to będzie bardzo uniwersalna torba na wiele okazji. Może nie bardzo formalnych, ale ja bardzo lubię taki styl boho też i bardzo często noszę też rzeczy w takim stylu. Także jestem bardzo zadowolona. 5 kosztowało. No niewiele ludzi nosi może taki styl, dlatego ta torba się zachowała aż do wyprzedaży. Kochani, no i polecam Wam bardzo tą Elkę w Limanowej, fajny sklep. Ciekawa jestem bardzo, jak tam wygląda na nowym towarze i powiem Wam, że to jest ta sama marka, co ten mój ulubiony sklep w Dobczycach, który zaraz zobaczycie, więc myślę, że tam ceny są podobne za nowego, jak jest nowy towar. I ta torba miała na sobie metkę jeszcze, tą wiecie, jak była jeszcze wyceniona na nowym towarze, 35 zł, więc myślę, że to jest podobnie jak w tamtym sklepie, że od 15 tak właśnie do 35-40 zł za te najbardziej takie markowe, jakościowe rzeczy.
mniej więcej w tych cenach to się tak plasuje. No i po prostu fajnie, że była wyprzedaż, bo też już nie chcę wydawać aż tyle pieniędzy, wiecie, na tym nowym towarze, zawsze znajdą się jakieś super rzeczy, no i człowiek potem wydaje za dużo. A tak to mam 3 rzeczy za 5 zł, no i nie wydałam fortuny. Kochani, no to teraz zobaczcie sobie relacje z już sklepu, ze sklepu w Dobczycach, też z Elki właśnie. I to jest taki sklep, do którego ja bardzo często jeżdżę, bo tam jest właśnie nowy towar, jest super, tak jak teraz mówiłam, a znowuż wyprzedaże są też świetne, bo przez kilka dni jest po 5 zł i później na samym końcu przed nowym towarem wszystko jest po 2 zł, co jest też rewelacyjne, bo naprawdę można dorwać mimo to, jak zresztą widzieliście w moich holach, super rzeczy za te 2 zł. No a tymczasem właśnie byłam na drugim dniu nowego towaru, czyli jeszcze rzeczy były w tych oryginalnych cenach. No i powiem Wam, że też się trafiły super rzeczy, ale najpierw zobaczcie sobie relacje właśnie ze sklepu, jak to wygląda. Właśnie wybieram się do Lumpeksu w Dobczycach, do Elki. Wczoraj byłam w Limanowej w Elce, ale nie nakręciłam filmu, może kiedyś. Natomiast dzisiaj zobaczycie właśnie relacje z tego mojego, jednego z moich ulubionych lumpeksów. No i tutaj możecie zobaczyć, jaką mam stylówkę na dzisiejsze zakupy. Leginsy, bo te leginsy są śliskie i można wszystko w nich mierzyć, nawet krótkie spodenki, sukienkę. Nie trzeba się rozbierać. To jest super wygodne. Mam tą bluzkę jedwabną a la Versace, czy też a la Dolce & Gabbana. Długą marynarkę, bo jest zimno dzisiaj, pada deszcz. No i biorę sobie oczywiście jakąś torbę, plecaczek albo coś jeszcze, nie zdecydowałam, saszetkę tylko na dokumenty, na telefon. No i jadę zobaczyć, co jest, bo jest nowa dostawa i za chwilę zobaczycie, jak wygląda ten sklep i co tam można kupić. No i tutaj zobaczcie, wchodzę najpierw, to jest właściwie na rynku w Dobczycach, dokładnie, na rynku sklep Elka, możecie wyszukać na Facebooku. I tam jest dokładny adres, ale to jest dosłownie w samym centrum Dobczyc, bez problemu to znajdziecie. I tutaj sobie zobaczcie wejście, jest szyld, akurat jest napisane, że nowy towar. No i wchodzimy do sklepu. No i to jest mały sklepik, on ma takie jakby dwie izdebki. Nie ma tam za dużo miejsca, ale jest spoko urządzone, jest bardzo przestronnie, wszystko widać, wszystko jest fajnie na wieszaczkach wywieszone, jest uporządkowane, także naprawdę jakby funkcjonalność tego sklepu jest świetna, jest bardzo duże lustro i są, jak za chwilę tutaj zobaczycie też na przebitce, dwie przymierzalnie z dużymi lustrami oświetlone, także tam naprawdę są warunki, żeby rzeczy przymierzać, żeby sobie fajne rzeczy powybierać i naprawdę bardzo lubię właśnie tam chodzić. I jest bardzo fajny towar. Przede wszystkim to, że jest fajny towar, jest bardzo miła obsługa. Ja tam spotykam na zmianę dwie panie i są naprawdę bardzo pomocne, bardzo miłe. Zawsze można się jakoś fajnie dogadać, także polecam Wam ten sklep serdecznie. No i tutaj zobaczcie, na nowym towarze mierzę kilka rzeczy. No i tak mierzę tą sukienkę, którą mam na sobie. No jak widzicie, ją wzięłam, ale tutaj właśnie jeszcze w sklepie przed lustrem zastanawiałam się, czy ją wziąć, bo tutaj coś z kołnierzykiem mi się wydawało, że nie tak, ale w sumie bardzo mi się spodobała, stwierdziłam, że zaprasuję to wszystko, wypiorę i będzie fajna. Także sukienkę zmierzyłam, potem mierzę jeszcze taką tunikę jedwabną, bardzo kolorową, przepiękny wzór, ale jednak stwierdziłam, że jest troszkę za duża i może troszkę za mało praktyczna dla mnie. No i koniec lata, więc już zrezygnowałam, mimo że naprawdę była to super fajna rzecz i przepiękna kolorystycznie. Mierzę też taką żółtą narzutkę ażurową, taką jakby z koronki, bardzo ładna też. No ale wiecie co, te wszystkie rzeczy na nowym towarze jednak kosztują tak około 20 zł, nawet czasem więcej, więc jednak stwierdziłam, że nie jest mi niezbędna ta narzutka, mimo że naprawdę bardzo mi się spodobała, fajnie wyglądała, tak ożywiała. No ale stwierdziłam, że może uda mi się ją kupić na wyprzedaży, więc została w sklepie. Kolejna rzecz to mierzę właśnie coś, co zaraz zobaczycie, czyli bluzkę z jedwabiu od Hugo Bossa. Przymierzam właśnie przed lustrem tam. Większość rzeczy sobie, wiecie, przymierzam tam do tego lustra, nie w przymierzalni. Jeśli coś już muszę włożyć, żeby sprawdzić, czy się nada, no to idę do przymierzalni, ale zazwyczaj jestem tak ubrana, żebym mogła na wierzch na siebie włożyć rzeczy i widzieć, jak to będzie wyglądało mniej więcej. Czy to jest dobry rozmiar, jak ten kolor wygląda, jak fason wygląda, czy wszystko jest ok. No i dlatego tutaj
mierzę tą bluzkę na wierzch i stwierdziłam, że jest świetna, więc wzięłam. No i jeszcze tutaj mierzę taki świetny żakiet, długi żakiet vintage'owy. No i ten żakiet, zobaczcie sami, jest przepiękny. Zaraz zobaczycie go tutaj, bo oczywiście go kupiłam. No i teraz właśnie to już wszystko, co tam mierzyłam i teraz chcę wam właśnie pokazać, co kupiłam. No i moi drodzy, ta sukienka, no jak widzicie, ją wzięłam. Jestem bardzo zadowolona, bo to jest naturalny materiał. Świetna marka, napiszę wam tam w napisach, jak się nazywa ta marka. Naprawdę bardzo jakościowa marka, bardzo dobry skład tej sukienki. No i ona ma bardzo ciekawy krój, to jest taka długa koszula z rozcięciami, ale nadaje się na sukienkę, bo zobaczcie, te rozcięcia zaczynają się dopiero tutaj na nodze. No i zobaczcie sobie w przebitkach, jak się przechadzam w tej sukience samej. Tutaj sobie podwinęłam te mankiety, bo one są od spodu czerwone i to bardzo mi się podoba, że one właśnie, jak je wywiniemy, to są po pierwsze krótszy rękaw jest, a po drugie właśnie ten czerwony mankiet. No i świetna jest tutaj ta lamówka, taka w paski, tak dodaje takiego nowoczesnego sznytu. Pasek, no pasek, ja wiecie, ja lubię z paskiem rzeczy, więc tutaj ten pasek mnie przekonał bardzo. No i do tego mierzę mój czerwony vintage'owy żakiet i to też jest bardzo ciekawe połączenie, które koresponduje z tymi kwiatami na sukience i będzie fajnie ożywiało. Mi się wydaje, że ten żakiet czy sam, czy z paskiem, czy z jakąś torebką właśnie taką przypinaną w pasie będzie super, super stylową do tego na jesień, ale też pokażę wam tą sukienkę w trendach jesiennych albo w stylizacjach na projektantów, bo ten kolor jest mega modny, w ogóle żółty w tym sezonie jest bardzo, bardzo modny i na pewno będzie z tym wiele stylizacji. Wyobrażam sobie, że ta sukienka będzie też rewelacyjnie wyglądała do kamizelki, do ramoneski, którą mam też w pasującym kolorze. Mam i szarą, i taką czerwoną, więc myślę, że tu będzie mnóstwo fajnych stylówek do takich mocnych butów na grubej podeszwie lub nawet takich a la glanów. Też będzie świetnie wyglądała. Tymczasem tu włożyłam swoje vintage'owe, takie śliczne, eleganckie buciki, bo na początek jesieni one będą do tego idealne. Nie muszą być grubsze, jeśli nie będzie padało. No i świetny kolor do tego, przyznajcie sami. No i kochani, jestem mega zadowolona z tej sukienki, ona jest super do pracy, bo to jest taka elegancka, koszulowa sukienka i w świetnym kolorze i taka trochę właśnie w nowoczesnym stylu, co mi się podoba. No i właśnie teraz zobaczcie sobie tutaj, pokazuję wam jeszcze bluzkę jedwabną. To jest ta bluzka, pokażę wam też przebitki, bo może tutaj nie być dobrze widać szczegółów tej bluzki. To jest bluzka oryginalna od Hugo Bossa, zobaczcie sobie na wszystkie metki, które tu sfotografowałam. Guziczki też są sygnowane. Świetna, świetna bluzka w przepięknym kolorze szarym. Ma taki delikatny żabocik tutaj. No i to będzie piękna bluzka oczywiście na lato, ale na wczesną jesień do żakietu pod spód też jest rewelacyjna. No i zobaczcie, oczywiście to jest 100% jedwab. Ta bluzeczka, prześliczna naprawdę i tutaj mam ją do mojej takiej też szarej spódniczki i na wierzch, zmierzoną z takim paskiem srebrnym i do szarych bucików i do środka, do tej spódnicy też super wygląda. No i tutaj mam też w jednej przebitce zawiązaną taką szarfę różowo-szarą dla ożywienia też, żeby może jak już będę trochę bledsza, żeby ten kolor mnie nie przytłoczył, ten szary, chociaż on jest bardzo twarzowy akurat ten odcień szarego, co ciekawe. Ja mam takie oczy, że jak włożę szare, taki odcień szarego, to też nabierają oczy tego koloru, także to też jest super. I do tego mam taki mój bardzo wdzięczny kobiecy żakiecik, który pasuje mi do tej spódnicy falbaniastej i fajnie do tego wygląda. No i zrobił się taki bardzo kobiecy zestaw. Ta bluzka, spódniczka w podobnych odcieniach, marynarka, czy też żakiecik raczej bardziej, swetro żakiecik, torba, tutaj też zrobiłam wam stylówkę z dwoma torbami, żebyście zobaczyli, jakie możliwości daje, różne możliwości mogą być takiej stylówki, z małą torebką, z taką większą torebką, trochę już do pracy bardziej, także mega, mega mi się podoba to coś, ta bluzeczka. Raczej będzie na lato już, ale jeszcze może teraz tydzień, dwa jeszcze ponoszę ją do różnych rzeczy. No i kochani, ostatnia rzecz, to jest przecudowny ten żakiet,
firma Part 2 Women's Wear. To jest rozmiar 34 i on rzeczywiście jest wąziutki. On jest długi, ale wąski. I zobaczcie, tu porobiłam też zdjęcia zbliżeń, bo możecie tego tak aż dobrze nie zobaczyć w stylówce. Tutaj może postaram się trochę pokazać. Nie wiem, na ile to zobaczycie te detale. Przepięknie uszyty, taliowany żakiet z takimi oblekanymi guziczkami i haftami z koralików. Ale naprawdę jest prześlicznie uszyty. Hafty są też na kieszeniach, są guziczki też na rękawach, tu mi brakuje teraz jednego guziczka, ale był on w zaszytej kieszeni, był ekstra guziczek, okazało się i zaraz go będę właśnie przyszywać. No i jestem zachwycona tym żakietem, to może być i zarówno jako taki elegancki mega żakiet do na przykład spodni cygaretek, do białej koszuli, to by wyglądało no przesuper, trochę dyrygencka może stylówka, nawet na jakąś bardzo, bardzo elegancką okazję bym coś takiego włożyła, ale jeżeli uda mi się to zapiąć albo odrobinę schudnąć, to po zapięciu się na sam dół to po prostu może też służyć jako sukienka, taka nie za długa. Naprawdę fajnie by to wyglądało jako sukienka do bardzo eleganckiej torebki i na elegancką okazję. Uważam, że prześwietna rzecz do jakiejś pięknej biżuterii, ale delikatnej, bo tutaj już mamy nadmiar tych koralików, więc już nie można przesadzić też z biżuterią. Także kochani, z tego jestem też bardzo zadowolona. Aha, no i ceny. Za ten żakiet dałam 20 zł, podobnie jak za sukienkę. Za bluzkę dałam bodajże... Dla bluzkę dałam chyba też coś pod 20 zł. Już nie jestem do końca pewna co do grosza, ale też coś w tych granicach. Czyli właściwie wszystkie te trzy rzeczy były w podobnej cenie. No tak, bo wydałam około 60 zł w tym sklepie. No i to jest nowy towar, no więc wiecie, no jak się idzie na nowy towar, to trzeba być bardzo wybrednym i zawsze tak robię, że biorę tylko takie rzeczy, których jestem na 100% pewna, a takie, których jestem tak trochę mniej pewna, a też mi się podobają, to później staram się polować na tych wyprzedażach. No i zobaczcie, no to jest jeden z moich ulubionych sklepów, zachęcam Was do odwiedzenia. Bardzo fajny sklepik, mały, nie trzeba się namęczyć, żeby tam zrobić zakupy, a warto, bo naprawdę mają perełki nieraz. I tak jak już wiele razy Wam pokazywałam, ja tam kupuję też po 2 zł nieraz przecudowne rzeczy. Także kochani, na dzisiaj, w dzisiejszym programie to już tyle. W następnym programie zapraszam Was już na podobny film, zabieram Was do Lumpeksu z sieci Ciuchy, też z dwóch sklepów Ciuchy. I to będzie już za kilka dni, także czekajcie i jeszcze raz proszę Was o polubienia i żegnam się z Wami serdecznie. Do zobaczenia. Cześć! Pozdrawiam Was.